Dzień dobry, zapraszam do wspomnień. Kontynuujemy wspomnienia z roku 1999. To był rok, w którym działo się naprawdę wiele. Nasi dziennikarze mieli sporo pracy, żeby dostać się do miejsc, w których działo się coś interesującego dla mieszkańców naszego miasta. W serwisie z 29 listopada 1999 roku była mowa o swego rodzaju wyścigu po mienie porzucone przez wojsko. Mogłoby się wydawać, że zadziała tutaj zasada kto pierwszy, ten lepszy, ale nic bardziej mylnego. Przejęcie nastąpiło zgodnie z prawem i na podstawie aktów notarialnych. W serwisach mówiliśmy też o innych wydarzeniach. Popatrzmy. Dobry wieczór, Ryszard Bańka, zapraszam na aktualności. Dziś obradowała Rada Miejska Szczecinka. Tradycyjnie już obrady miały dramatyczny przebieg. Na początku obrad opozycja usiłowała zdjąć z porządku punkt dotyczący zmiany taryf za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. AWS, Unia Wolności i trzech radnych usuniętych z SLD nie dopuściło do tej zmiany, ale za to wprowadziło punkt w sprawie podjęcia uchwały o wyrażeniu woli przejęcia mienia opuszczonego przez wojsko. Dotyczy to takich obiektów jak były klub garnizonowy, budynek żandarmerii wojskowej, budynki koszarowe. Wcześniej taką samą uchwałę podjęła Rada Powiatu Szczecinek. Teraz oba samorządy będą się prześcigać w działaniach na rzecz przejęcia tych nieruchomości. Po prawie dwugodzinnej dyskusji, wzajemnych oskarżaniach się i nawet pomówieniach, Rada głosami AWS, Unii Wolności i radnych wykluczonych z SLD przyjęła uchwałę w sprawie podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Od środy normalny bilet jednorazowy kosztować będzie 1,30 zł. Cena biletów miesięcznych wzrośnie od 1 stycznia przyszłego roku. Sporo dyskusji wywołała również sprawa krytej pływalni. Radni opozycji podnosili, że przez 3 lata realizacji tego zadania będą wyczerpane możliwości inwestycyjne miasta i nikt z miejscowych rzemieślników nie będzie miał szans na realizację zamówień miejskich. Budowa krytej pływalni będzie bowiem realizowana przez specjalistyczną firmę z zewnątrz i w ciągu 3 lat pochłonie ponad 16 milionów złotych z kasy miejskiej. Kolejne punkty obrad przechodziły bez zgrzytu aż do zmian w składach komisji miejskich. Lewica na znak protestu przeciwko wykluczeniu ich ze składów komisji opuściła salę. Nie chcemy uczestniczyć w farsie. Nie możemy uczestniczyć w zabawie w demokrację, mówili przedstawiciele SLD. Ich miejsca w komisjach zajęli członkowie AWS, Unii Wolności i radni wykluczeni z SLD. Wybór nowych członków komisji odbywał się również bez udziału radnych SLD. Przewodniczący Rady Jerzy Musiał z SLD opuścił salę obrad wraz ze swoimi kolegami klubowymi, a na czas swojej nieobecności przekazał prowadzenie obrad jednemu z zastępców. Po głosowaniu wznowiono obrady już przy pełnej sali. Retransmisję obrad rozpoczęliśmy o godzinie 16. Będziemy kontynuować po zakończeniu programu lokalnego. Sesja zakończyła się późno, dlatego komentarze posesyjne nadamy w programie środowym. Dzisiejszą sesję Rady Miejskiej jeszcze raz będziemy retransmitować w niedzielę od godziny 10. W sobotę członkowie SLD dokonali wyboru władz powiatowych nowej partii. W sali konferencyjnej RDLP spotkało się 80 delegatów ze wszystkich kół działających w powiecie szczecineckim. Gośćmi zjazdu byli wicemarszałek województwa Karol Osobski oraz poseł na Sejm Jacek Piechota. Powiatowe SLD liczy ponad 400 członków. Celem zjazdu było wyłonienie władz powiatowych oraz przyjęcie strategii działań na lata następne. Po odczytaniu i przyjęciu test programowych przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady i sekretarza Rady Powiatu. Przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany Witold Gładkowski, który po ogłoszeniu wyników wyborów powiedział m.in. Panie i Panowie, Koleżanki i Koledzy, jest taki moment w Krzyżakach Sienkiewiczowskich, kiedy przed rozpoczęciem bitwy mistrz krzyżacki zaczyna płakać. Łzy mu się pokazują. I Sienkiewicz pisze, że dosłownie tak to brzmi.
po raz pierwszy uzmysłowił sobie, jak wielką odpowiedzialność wziął na swoje ramiona. Nie lękając się ludzi, może zląk się Boga, który gdzieś na szale zwycięstwa się uczy. Tak jest napisane. Ja się trochę tak, no może to patetycznie zabrzmi, ale ja jestem autentycznie wzruszony i taki trochę pod wrażeniem tego werdyktu. Ja chciałbym serdecznie wam wszystkim podziękować za to zaufanie, a przede wszystkim za jego formę, za tą jednoznaczność. Credo jest proste. Stać na straży tego, żeby nikt lewicy nie mylił z lewizną. Podkreślałem to wielokrotnie. Żeby nikt pracy nie mylił z płacą. Za pracę trzeba zapłacić, ale płaca nie może zastąpić pracy. Innymi słowy, koleżeństwo tak, kolesie nie. Partii nie stać na żywienie elementów, które się przypadkowo w partii znalazły. Dlatego też, szanowne panie i panowie, demokracje i uspołecznienie decyzji zawsze będą. Jak i były. W innych warunkach te decyzje u nas nigdy nie były podejmowane i nie będą. Ale jak zawsze i stare, będą one wypracowywane demokratycznie, w sposób uspołeczniony, ale z konsekwencją później realizowane. I nic wówczas nie będziemy mogli poradzić na to, że komuś ta stanowczość myli się z kolei z jakimiś przynotami ujemnymi. Tego się nie wstydzę. Jeżeli ktoś konsekwencje nazywa dyktaturą, no to niech to będzie dyktatura. Tym bardziej, że jeżeli pada to z ust ludzi, którzy nigdy lewicy przychylnie nie byli, nigdy lewicy dobrze nie życzyli. Szanowni Państwo, nie damy się nabierać na populistyczne hasła typu dobro miasta, dobro mieszkańców, rzucane przez stronę nam przeciwną, przez nią nazywaną właśnie naszymi przeciwnikami. My tych słów używamy. Dla nas to są partnerzy polityczni, kontrpartnerzy w najgorszym wypadku. Ale w tym miejscu możemy powiedzieć, my wiemy, o jakie dobro mieszkańca chodzi. My wiemy, co jest dobre dla mieszkańca Szczecinka i powiatu. I do tego będziemy zmierzali. Program partii, przedwyborcze nasze zamierzenia, załatwianie wszystkich przypadków łamania godności człowieka, to są nasze priorytety. I od nich nie ustąpimy. A cel główny, wygranie wyborów samorządowych. Dziękuję bardzo. Sekretarzem Rady został Roman Miazga. Zaproszeni goście składali nowo wybranym gratulacje oraz życzenia. Szefowa Koła Unii Pracy Wiesława Zamojcin oprócz życzeń powiedziała między innymi, że nie wróży długiego żywota drugiego koła Unii Pracy założonego przez 3 radnych wykluczonych z SLD. 3 miesiące próbne będą dla nich ostatnimi, powiedziała. Następnie dokonano wyboru członków Rady Powiatowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Programowej i delegatów na zjazd wojewódzki. Nasza relacja z przebiegu zjazdu w dalszej części programu. W sobotę obchodzono w Szczecinku Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Szczecineccy diabetycy obchody rozpoczęli od mszy świętej w Kościele Mariackim. Po mszy odprawionej w intencji cukrzyków w Szczecineckim Ośrodku Kultury zebrani wysłuchali odczytu specjalisty diabetologa dr Teresy Waśko-Szelner na temat,
cukrzyca chorobą XX wieku. Po odczycie czas umilał koncert zespołu Blue Chips. Następnie odbywały się kolejne wykłady, które przeplatane były wystąpieniami gości i muzycznymi przerywnikami grupy Blue Chips. Sporym powodzeniem cieszyły się działania towarzyszące, to jest badania cholesterolu, poziomu glukozy we krwi, mierzenie ciśnienia tętniczego oraz porady i konsultacje lekarza-diabetologa. Funkcjonowały stoiska ze zdrową żywnością, prezentacje sprzętu medycznego, produktów zielarskich oraz naturalnych kosmetyków. W trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą odbywało się również drugie forum ekologiczne zorganizowane przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Urząd Miasta. W szkole numer 7 odbył się w ramach 4. Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Andrzejkowo-Katarzynkowego pierwszy festiwal gier i pląsów muzycznych. Jesteśmy na kolejnej cyklicznej imprezie organizowanej przez Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 7. Szczep nazywa się Orły i ten szczep oprócz normalnego programu, którym boryka się na co dzień, jest organizatorem cyklicznych imprez. Jedną z takich imprez to jest już 4. z rzędu rajd katarzynkowo-andrzejkowy. Głównym sprawcą tego rajdu to jest komendant tego szczepu i przedstawiam Państwu podharcmistrza Pawła Jóźwika. Dzisiaj już student w Szczecinie, ale jeszcze ciągle przyjeżdża i jeszcze ciągle boryka się z naszymi harcerzami. Więcej szczegółów, proszę bardzo, Pawełku. Tak jak Druhna powiedziała, w tej chwili to już jest nasz 4. rajd andrzejkowo-katarzynkowy. Jak co roku do nas bardzo dużo przyjechało dzieci z całego naszego województwa, a także z sąsiedniego województwa pomorskiego. W tej chwili są harcerze ze Słupska, z Kołobrzegu, ze Szczecinka, z Barwic, Sławna też. Głównym celem naszego rajdu jest wybawienie się, to jest czołowy cel. Poza tym powróżenie sobie, porywalizowanie, tak jak to było w naszym regulaminie napisane. Co jeszcze mogę dodać? W tym roku... Przepraszam, że Ci wejdę w słowo. Marzeniem opiekuna tego szczepu, który powstał dzięki chyba też i dyrektora tej szkoły, zresztą Mieczysław Makowski, dyrektor tej szkoły, to też harcerz, wcześniej, teraz no, ma wiele obowiązków i nie może się bezpośrednio zająć, ale mocno silnie wspiera Was. I wiem, że wreszcie zaczęło się spełniać marzenie Drucha dyrektora. I co Wy jesteście wykonawcą? Tak, Druhna wspomniała właśnie o tym marzeniu. Tym marzeniem był właśnie festiwal pląsów i gier słowno-muzycznych. To marzenie zaistniało już 2 lata temu, właśnie też przy okazji naszego rajdu. Tam były już pierwsze próby tego. Jednak w tym roku jest już pierwszy właśnie ten festiwal w ramach naszego rajdu. Ja jako taka osoba postronna, ale zaproszona do pracy w jury, muszę powiedzieć, że to sztandarowe zadanie, które sobie Szczep tutaj postawił, troszeczkę z podpowiedzi dyrektora, wydaje mi się, że spełniło wszelkie oczekiwania, bo harcerzy, którzy tu przyjechali, jest setka i chyba nie było grupy, drużyny, patrolu, który by w czymś nie zaistniał, ale tak do zdrowej rywalizacji zgłosiło się 6 zespołów, i w końcowym efekcie punktować tak na dobre, to punktowanych będzie 4 zespoły i wydaje mi się, że spośród nich i mamy kogo wyłonić. Były pomysły przeróżne, zabawa super, nawet do tego stopnia, że zabawy, które można by tylko pokazywać na ogniskach czy świeczowiskach, tu w tej dużej sali i przy tej scenerii nabrały barw. I młodzież wszystka pięknie się bawiła, mimo że to już jest kolejna doba rajdu, a wiadomo, na rajdzie zawsze życzymy młodzieży dużo snu. A dlaczego w cudzysłowie tego snu? Bo tego snu naprawdę nie było za wiele, a mimo wszystko młodzież ma pomysły i świetnie się bawi. Bez dorosłych opiekunów typu fachowców przygotowujących pod względem śpiewania czy nawet wykonywania odpowiednich ruchów w sposób profesjonalny, młodzież robi to super. I wydaje mi się, że mamy już swoich faworytów i tu są i drużyna harcerska jedna i druga. No nie chciałabym zdradzać, nie chcę jeszcze nazwać po imieniu, ale może to będą ptaki, może to będą harcerze ze Słupska, nie wiem. Za chwilę okaże się, ponieważ jury punktowało i zliczymy, podzielimy i wyłonimy. Dziękuję bardzo.
Po krótkich, acz burzliwych obradach jury doszło do wniosku, że nagrodzi następujące drużyny. I tak, pierwsze miejsce zajmuje 19 drużyna harcerska Ptaki z Barwic. Dwa równorzędne drugie miejsca, 23 drużyna harcerska Białe Pantery i 15 szczep Słupsk oraz wyróżnienie 24 drużyna harcerska Czarna Zadyma. Współpraca miasta Szczecinka z miastami partnerskimi z zagranicy zaczyna przynosić pierwsze efekty. Niedawno w szkole podstawowej numer 4 przebywała delegacja z Holandii. W szczegóły z tym związane wprowadzi nas Tomasz Cieszyński, dyrektor szkoły. W naszej szkole, w szkole numer 4 przebywała delegacja ze szkół z Holandii i z Niemiec w terminie od 25 do 28. Pobyt delegacji związany był z tym, że wchodzimy w realizację europejskiego programu edukacyjnego Comenius. Jest to program całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej. Szkoła numer 4 jest szkołą koordynującą ten cały program. I program Comenius polega na tym, że współpracują ze sobą szkoły, trzy wybrane szkoły z trzech różnych krajów, w tym dwie szkoły z krajów zachodnioeuropejskich. I poprzez współpracę, którą mamy do tej pory, tutaj będziemy realizowali taki temat od 1 marca 2000 roku przez cały rok, Życie w mojej szkole. I to Życie w mojej szkole jako główny temat należałoby tutaj rozpatrywać pod kątem, jak przebiega dzień w szkole dla uczniów, w jaki sposób jest współpraca między nauczycielami i rodzicami, w jaki sposób organizowane są święta i uroczystości w szkole, wreszcie co proponuje szkoła w czasie wolnym dla uczniów i wreszcie w jaki sposób uczniowie dowiadują się o historii regionalnej. I oczywiście informacje takie są, to co można sfilmować, to są filmowane, kasety są następnie przesyłane do szkół partnerskich i tym sposobem dowiadujemy się o życiu w szkołach zagranicznych. To jest związane z tym, że w niedługim czasie Polska wchodzi do Unii Europejskiej i w związku z tym chodzi o przygotowanie młodego pokolenia pod kątem wizerunku tych krajów. Chciałbym tutaj powiedzieć, że niejako ubocznym takim tematem związanym z Comeniusem to jest wymiana młodzieży i wyjazdy młodzieży z tych trzech szkół partnerskich, wzajemne odwiedziny się, wyjazdy na obozy językowe. I w roku 99 ze szkoły numer 4 wyjechało ogółem 100 uczniów, bo dwa razy wyjeżdżaliśmy grupami po 50 osób na okres ponad tygodnia. I w tej chwili pobyt delegacji ze szkół, dyrektorów szkół, związany był z tym, żeby z jednej strony pokazać, jak u nas odbywają się te zajęcia, a więc był i udział w hospitacjach lekcji. Następnie chcieliśmy pokazać, jakie większe firmy znajdują się w Szczecinku, stąd też firmę Polszpan odwiedziliśmy. Pokazaliśmy również zabytki, tutaj głównie wycieczka do Malborka i do Gdańska. No i oczywiście od 1 marca już ruszamy z realizacją tego programu Comenius. Kino Przyjaźń zaprasza miłośników dobrego filmu na adaptację epopei Mickiewicza Pan Tadeusz. Jak piszą krytycy, Andrzej Wajda podszedł do arcypoematu Mickiewicza tak, jakby był on napisany prozą i wygrał. Wartko klarownie opowiada fabułę, od razu wprowadził widza w sam środek sporu sopliców i choreszków. Warto zobaczyć.
seanse dla szkół w godzinach od 8.30, o godzinie 8.30 i 11.30, seanse popołudniowe o godzinie 17.00 i 20.00. Warto dodać, że jest to jedyny film w świecie, którego bohaterowie mówią 13-zgłoskowym wierszem. Projekcje od jutra. Na dziś kończymy archiwizję. Przed nami kolejny punkt programu Telewizji Zachód, a my widzimy się już w najbliższy piątek. Do zobaczenia.